samochód. Jak nauka wyszła z lasu, bajka dla dzieci. Ludowy Drwal, Ewaryst Kornik, piłą mechaniczną ścina drzew. Ewaryst jest piękny. Gdzie choroba? Zanosi drewno do papierni. Wraca do domu obejrzeć telewizję. Lala! Papierni drewnem zajmują się specjalne maszyny. Ta maszyna, zwana szlifierzem, ściera drewno na miazgę. Na tej maszynie formuje się z miazgi wstęga papieru. Tracąc zawartą w sobie wodę, przesuwa się przy pomocy wielu obrotowych walców metalowych i zwija się w belę papieru. Przez pola i lasy pędzi samochód widno. To kierowca Ewaryst Klakson wiezie papier do drukarni. Tymczasem w redakcji panie i panowie redaktorzy opracowują stronę literacką i szatę graficzną przyszłej książki. Pracownicy drukarni, fotograf i zecer przygotowują pieczątki liter, czyli czcionki.
drukuje się książki. Na tym walcu przymocowane są czcionki. Powleczone przez ten walec czarną farbą odbijają na papierze całe zdania. Teraz wystarczy pociąć wstęgę papieru na arkusze, poukładać, poszywać i gotowe książki wysłać do księgarni. Ewaryst, uczeń celujący, z uwagą wchłania wiadomości zawarte w książkach. Dlatego nigdy nie usłyszy nabrzmiałych strasznym bólem słów pana nauczyciela. Cytuję: Ewaryście, dziecko, znowu nie odrobiłeś lekcji. Nauka poszła w las. Puchu, puchu, puchu.